Okej, tak czy siak dobry wieczór wszystkim, którzy tu się pojawili dzisiaj. Nie jest nas liczna zbytnio gromada, ale mi to jakoś szczególnie nie przeszkadza. Ja jestem, moi drodzy, Moskit, co nie jest kimś wielkim może zadziwieniem dla was, mam nadzieję, jeżeli oglądacie to teraz. To jest mój retriever, czyli taka barka kopiąca, wydobywająca minerały. Ja na razie w EVE Online doszedłem, w sumie zacząłem i na razie pozostałem na tym etapie, że bardzo mi się podoba kopanie, ponieważ nie wymaga zbyt wiele wysiłku, wszystko praktycznie się samo robi, my tylko podlatujemy, wciskamy odpowiednie klawisze i się kopie. Jednakże moja barka jest tak zrobiona, jest tak przygotowana, że ma w sobie takie dwa specjalne laserki do kopania, które są dość mocno rozbudowane i które do użycia potrzebują takich specjalnych kryształów, które się tam z czasem, powoli, ale z czasem się zużywają, więc też je musimy tutaj odnawiać i kupować nowe. Do tego mamy zainstalowane 3 upgrade'y, z czego tylko 2 niestety aktualnie działają. Te upgrade'y służą nam do tego, że wydobywamy więcej surowców naraz. Jednak mam 3 i tylko 2 działają, z tego względu, że mam zbyt małą moc mojego procesora. Zaraz. Spójrzmy na naszą kartę postaci. No, postaci, chodź tu. Chodź do papy. Czy mi się to wytrenowało? Bo to jest, może, nie, może od początku, bo tu ludzie zaraz mogą dostać kociokwiku, że nie wiedzą, co się dzieje. To jest karta naszej postaci. No, tam wiadomo, skiller, jakieś tam certyfikaty, dekoracja, atrybuty, dodatki, augmentacje itp. itd. Właśnie, muszę sobie klona wyrobić. Zaraz. Klon. Gdzie jest klon? Czy są tu klony? Insurance. Czy ja gdzieś tu mogę klony? Medical. To trzeba byłoby zupgrade'ować klona. To nie byłby zły pomysł. Zdecydowanie nie. Którą wybrać? Bo tak, mamy naszą postać i ona jako taką może zginąć, a gdy wykupimy odpowiednią polisę, czy jak to byli po prostu klona sobie wykupimy, to będziemy mogli zachować wszystkie nasze skille, które do tej pory mieliśmy. Ja w tym momencie ile skilli? 2,5 miliona punktów skilli. Czyli warto byłoby mieć takiego klona, który pozwoli mi to by zachować. Najtańszym klonem, który tutaj jest klon Great Theta, czyli stopnia Theta, który pozwala zachować się prawie 8 baniek skilli. Nie jest drogi, 335 tysięcy hajsu. A ja hajsu mam teraz, żeby was nie skłamać. O, coś zawiesiło. Zaraz to wam pokażę, ja mam hajsu, więc sobie go wykupię. To nie jest jakiś wielki problem. Okej, mamy klona wykupionego. I mamy 42 banki. 42 miliony hajsu. Więc może to nie jestem jakimś najbogatszym człowiekiem w EVE Online, ale biedakiem nie jestem. Ktoś mówi, że są lagi. Zaraz. Nie powinno być szczególnie lagów. Jeżeli macie lagi, to jest wina waszego kompa albo internetu. To już raczej nie moim. I to jest tam trwa pojedynek na to, jaka przeglądarka jest najlepsza. Okej, więc nic ciekawego się nie dzieje. Jak zwykle go nikt nie słucha. Tak, dokładnie. O czym ja mówiłem? Tak. Więc mamy naszą postać i prawie najważniejszą tutaj zakładką są skille, które możemy wytrenowywać sobie. Trenowanie skilli wygląda tak, że to się dzieje całkowicie poza nami, my tylko ustawiamy, jakie skille chcemy, żeby się trenowały i one się same automatycznie w tle, czy jesteśmy w grze, czy nie jesteśmy, się trenują. Co najlepiej pokazuje tutaj okienko, którym sobie ustawiamy te wszystkie skille, żeby się trenowały. Teraz mi się trenuje skill drones, czyli obsługa dron. On będzie się trenował dzień i 18 godzin, czyli do pojutrza będzie gotowy. I ja wcześniej specjalnie przed tym skillem wytrenowałem sobie skill elektroniki, który pozwala mi zaoszczędzić na mocy procesora danego statku. A mianowicie to było dla mnie o tyle ważne, bo z tego względu, że jeden taki... Zaraz wam pokażę. Tu mamy informację dotyczącą tego laseru. I ten laser, moi drodzy, ten laser, zaraz wam pokażę. O! Co potrzebuję, aby go uzbroić, tam dołożyć? Musimy mieć miejsce oczywiście w tym low power slot, czyli tam, powiedzmy, że miejscu niskiej mocy.
I on zużywa 40 jednostek CPU. Ja wcześniej miałem wolnych jakieś 30 jednostek, więc było to troszeczkę za mało, ale jako, że wytrenowałem sobie tę właśnie elektronikę, o której wcześniej wspomniałem, to mogę teraz włączyć jeszcze jeden dodatek do kopania. Jak sami widzicie, zostało mi 2,3 jednostki na 282 dostępne. I ten dodatek pozwala mi, on mi dokładnie pozwala zwiększyć ilość wydobywanych minerałów o 9%. To jest dość sporą ilością, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że mamy takie trzy dodatki, czy takie upgrade'y, więc do kopania jest to dość spora różnica. I co ważne, Jezu, po co ja stąd wszedłem? I co ważne, jest to dodatek na poziomie drugim. A to jest na drugim? Ciekawe. Myślałem go na pierwszym poziomie. To dobrze. Teoretycznie, gdy miał na pierwszym poziomie, zapewniam ile? Zapewniam 5%. Jak mam teraz na drugim poziomie tego upgrade'a i on jest właśnie dzięki temu, że jest to wyższy poziom tego Mining Cluster Upgrade, no to zapewnia nam większy bonus. I teraz ważna informacja, ale zaraz sprawdzę, co tam ludzie piszą na czacie. Moskit, kurde, nie kuś, bo zaraz kupię sobie tą EIF na linie. Nie, EIF online jest naprawdę dobry, kurde. EIF online jest dobry, tylko wymaga albo sporej ilości czasu, albo dużej ilości kombinowania. Zależy kto co woli tak naprawdę. No i nie jest to takie wcale aż takie drogie, tak po prawdzie. Czy laserem da radę diaksy wykopywać? Chyba nie. Co jeszcze wam warto powiedzieć o EIF? O, między innymi to, że wszystkie, a może, dobra, większość rzeczy, które teraz wam pokażę, większość rzeczy, które w grze można kupić, są wytworzone przez graczy, zdecydowana większość. Nie, tylko niektóre rzeczy są skupywane bądź sprzedawane przez NPC-ty, niezależne od innych graczy, ale większość rzeczy jest tylko i wyłącznie dostępna, gdy sprzedają je inni gracze, bądź my sprzedajemy nasze rzeczy innym graczom. I z tego, co mi się wydaje, zaraz, gdzie my tu mamy? Ja teraz mam kilka rzeczy ustawionych. Mam na przykład sprzedaż mam ustawioną dwóch... Tu widzę, że nawet nie najgorzej. Mam ustawioną sprzedaż dwóch minerałów i tam jakieś dwie rzeczy po tego. Takie niezbyt ważne sprzedaję. Sprzedaję 32 tysiące minerałów Mexalon i, moi drodzy, czemu oni nie schodzą? Powinni już dawno zejść. A nie schodzi z tego względu, że jest za drogi, bo ja sprzedaję go po 51 isków, a już widzę, że jego cena spadła. I o ile na mojej stacji ja sprzedaję go najtaniej, o tyle o 2 skoki dalej jest Mexalon po 50 isków, a 20 skoków dalej jest Mexalon za 49 isków. No to tak średniało, więc tak czy siak muszę przystosować moją cenę do ceny panującej na rynku. Więc zmniejszymy go do 49 jego cenę. Trochę na tym będę tracił, ale tragedii nie będzie. I teraz czemu Pajeryt się nie sprzedaje? To jest dobre pytanie. Ja go mam po ile? Po 12,85. Jego cena także spadła. Choć na mojej stacji jest to cena równa z jakimś moim konkurentem, z tego co widzę. Aczkolwiek dwa skoki dalej jest Pajeryt za 12 isków, więc też na razie modyfikujemy cenę do 12 isków. Potem zobaczymy, jak to wszystko nam się potoczy. No niestety widzę... Co ja zrobiłem? Czy ja go właśnie usunąłem? Ale jak ja to zrobiłem? Czemu go... Aha, dobra. Okej, dobra, już wiem, o co chodzi. Aha, dobra, bo jest jeszcze taki beton, że od razu możecie sprzedać to innemu graczu, jeżeli on oferuje właśnie przystępną dla was cenę. Jeden gracz oferował cenę 1275 isków i właśnie od razu mu sprzedałem ten mój Pajeryt. No dobra, bywa i tak. Startuj, opowiadaj w trakcie wydobycia. No już startujemy. Czy ja coś jeszcze muszę wam powiedzieć? Jak moje transakcje wyglądają? No nie najgorzej, trochę hajsu zarobiłem. I co? Czy jest to ciekawego? Jest poczta, która dużo nie informuje nas. Możemy też tworzyć własne rzeczy, ale tym się może zajmiemy za chwilkę. Wiem, że teraz dla niektórych, którzy nie grali wcześniej w EIF Online, jest to troszeczkę chaotyczne, nie do końca wiedzą, co chodzi, ale warto. Ej, ktoś mówi, że jest za triala. Z tego, co wiem, istnieje coś takiego jak Buddy's Invite, czy coś takiego. Jeżeli... Z tego, co wiem, właśnie tak jak mówiłem,
Bad Invite działa na tej zasadzie, że... normalnie macie 14 dni triala, ale jeżeli tego triala dostaniecie poprzez moją jakąś tam... moją obecność, moje polecenie przez was, to wy dostajecie 21 dni triala, a ja dostaję chyba tam ileś dni darmowego grania dodatkowo, bo to jest gra, która wymaga składania płatności abonamentowej. Zaraz wam powiem, mam drugi monitor, więc mogę sobie obalać. Działam na dwa monitory, fajna rzecz. Nie powiem, że nie. Dwa monitory to jest cudowna rzecz i będę musiał częściej tym się jakoś zainteresować. Może nawet trzeci monitor będę miał. Nie, trzy to już trochę za dużo, ale dwa to jest taka bardzo optymalna ilość do streamowania. Zaraz dam wam linka, gdzie, co i jak. Naprawdę, za chwilkę. Tymczasem weszliśmy nad przestrzenną i lecimy do naszego miejsca kopania Pyroxeres, czyli takiej skały, takiego rodzaju asteroidy, który teraz będzie mi się najlepiej kopał, bo mam moje lasery uzbrojone właśnie w specjalny... Nie, zaraz, Cordonite. Chcę Pyroxeres. Które są właśnie uzbrojone w kryształy odpowiedzialne właśnie za kopanie tego typu minerału. Skaczemy. I gdzie ja to mam? Zaraz, czekajcie chwilkę, ja to muszę znaleźć. Gdzie ja mam ten link? Zaraz go wam dam. Czy Wąziu grał? Wąziu próbował w to grać. Ale tak mu nie za bardzo idzie. Tak mu nie za bardzo idzie Vivon. Znaczy on próbował, ale mówię, no kompletnie mu to nie wyszło. Z tego co mi wiadomo. Ale gra jest fakfatem dość trudna czasami do opanowania, więc mu się nie dziwię. A więc tak, Buddy program. Czy ja mam ograniczoną ilość tych... Chyba jest ograniczona ilość... A nie, zara. Nie, mam, czekajcie, ja tu... Czekajcie, co tu się w ogóle dzieje w grze? Przyłączę na chwilę, żebym widział czat, bo teraz czat nie widzę. Aha, dobra, jest dwóch gości, a ich znam, więc oni są w miarę... Znaczy znam, z widzenia. I oni raczej nie są groźni. Mam tutaj też te okienko, w którym mam zaznaczone, jakie chcę minerały kopać i jak chcę kopać właśnie Pyroxeres. Musimy namierzyć dwa cele, którymi są właśnie te dwie asteroidy. Na jedną asteroidę wystrzelimy jeden promień, na drugą asteroidę wystrzelimy drugi promień. Do tego wrzucimy z naszego hangaru, wrzucimy drony i te drony także będą kopać. No i tak to mniej więcej wygląda. A tymczasem, wracając do zaproszeń, gdzie ja to miałem? Tutaj miałem tą zakładkę. I chyba... Dobra, więc macie tak. Tu macie linka. Jeżeli ktoś chce się zarejestrować, to prosiłbym go, żeby zarejestrował się przez ten link. Znaczy, to, że wy się zarejestrujecie, mi to dużo nie daje w tym momencie. Mi dopiero to daje, gdy chyba wy wykupicie subskrypcję, mi się wydaje. Nie jestem do końca pewien, jak to działa, ale mniej więcej w ten sposób. Zaraz poczytam o tym. Jeżeli chcecie, to będziemy mogli nawet jakąś warstwą korporację stworzyć. Z ludźmi z czatu, z te streamu. Coś można byłoby pokombinować. Tak mi się wydaje. Ile ta gra kosztuje? Ile kosztuje abonament? Pawlos, wiesz co? Jeżeli chodzi o subskrypcję bezpośrednio z poziomu IF Online, to jest trochę dosyć droga zabawa, bo to kosztuje, żeby cię nie skłamać, to kosztuje na jeden miesiąc 15 euro. 3 miesiące, jeżeli kupimy na przykład 3 miesiące, to wychodzi 13 euro na miesiąc, przy półrocznym abonamencie wychodzi 12 euro, przy rocznym abonamencie wychodzi 11 euro na miesiąc. Ale teraz mam coś takiego u siebie, że na przykład mogę przedłużyć sobie 30 dni konto za 10 euro u mnie. Ciekawa rzecz.
Ale z tego co wiem, można na Allegro kupić pleksy. Czyli właśnie takie uaktualnienia do EVE Online, które wykorzystujemy wewnątrz gry. I ono działa. I to wygląda tak, że... zaraz wam powiem. Jak to... zaraz wam podrzucę linki, jak chcecie nawet. I to kosztuje... 44 zł z tego co widzę. 44, 30 zł można nawet znaleźć. Około 30-40 zł kosztuje na Allegro, jeżeli ktoś chce. 15 euro miesięcznie, no to trochę jest drogo, ale mówię, no można taniej to skołować. O co chodzi w tej grze? No to... to jest tak jakby pytanie się o co chodzi, nie wiem, w życiu. Nie, no tak naprawdę to jest takie wirtualne, kosmiczne życie. To naprawdę to jest chyba największy space sim, jaki kiedykolwiek powstał. I to naprawdę jest największy space sim, jaki może tylko być. Możemy wydobywać, możemy być piratem i to takim naprawdę jest tutaj taka... ta jest tyle możliwości, że to się w pale nie mieści. Ja tylko ogarniam malutką tylko część z tego skopania i wydobywania minerałów. Gdzie mamy? Tu mamy nasze zasoby, ile już wykopaliśmy. Mamy 12,5 miliona... nie, 12,5 tysiąca, przepraszam, jednostek Vicious Pyroxeres. Są różne rodzaje tego Pyroxeresa, z tego względu, że one są jedne mniej wydajne, drugie bardziej wydajne. To jest tak naprawdę różnica. Jest też masa innych asteroidów, ale na razie nim się nie zajmuję. Dodatkowo mamy też pojemność naszej tej, jak to się nazywa? Naszego magazynu. Na naszym... pojemność, nie wiem, pojemność naszego statku po prostu, ile do niego wejdzie. Aktualnie ten ładunek zajmuje 3,7 tysięcy metrów kwadratowych, sześciennych, przepraszam, ja mam 26 tysięcy metrów sześciennych. Ech. Moskitku kochany, potłumaczysz nam od kompletnych podstaw. Założyłbyś na szybko nowe konto i stworzyłbyś nowego czara, albo jakoś to ładnie potłumaczył. No można by było, tak? Można było coś takiego zrobić. Nie mówię, że nie można by było. Jak najbardziej jest to wykonywalne. Jest to jak najbardziej wykonywalne, aczkolwiek musiałbym się zastanowić, jak to bym miał dokładnie zrobić. I kiedy. Pojemność ładowni, właśnie. To mi właśnie słowo brakowało. Tego słowa mi brakowało, naprawdę. Tego słowa mi brakowało. Ech. No, wiecie, no, gra jest... co by tu powiedzieć? Trochę mało dynamiczna. Nie powiem, że nie. No, raczej do streamowania ona jest średnio. Do takiego grania czasami to okej. Okay. Boże, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Reset kamera. No, coś dziwnego zrobiłem, nie wiem co. Do streamowania, jeśli chodzi o kopanie, ona jest średnia. Gdyby na przykład... nie wiem, na przykład w jakiejś walki, robić jakieś misje, nie misje, to byłoby dobre, ale na razie średnio znam się na tych misjach, musiałbym pogadać z kimś, kto się na tym zna, ja się kompletnie na tym nie znam, naprawdę jestem noobkiem w tej grze, kompletnie. I przy okazji też mało zarabiam, nawet jak na noobka. Kerbale Multiplayer, no coś takiego jest. Już zrobiłem Moskit konto i zasysam, twój link, dobra, dzięki Divray. I online brakuje jeszcze tylko opcji free build dla statków, żeby... No może i tak twardy, no ale tu i tak jest tyle statków. Czekajcie, ja wam w ogóle pokażę market, czyli rynek. Mamy kurde pierdylion kategorii, które rozdzielają się na pierdyliard różnych podkategorii. Zobaczmy same statki, powtarzam, same statki. Mamy tak, battlecruisery, battleshipy, capitalshipy, cruisery, destroyery, fregaty, industrial ships, w sumie nie wiem czemu się różnią od, nie wiem w sumie czym to się różni, ale dobra. Mamy, boże, barki do kopania, właśnie mój retriever jest barką do kopania, mamy jakieś specjalne statki, proszę, battlecruisery na dwie kategorie i w każdej coś jest i proszę, jeszcze mam do tego cztery rasy i każda rasa ma też swój własny statek. Do tego mamy na przykład destroyery, czyli niszczyciele, zaawansowane niszczyciele. Interdictor, nie mam żadnego pojęcia co to jest, a mamy to raz na trzy rasy i też każda rasa ma swój tutaj jakiś statek. Mamy chociażby barki do tego kopania, exhumersy. Nie wiem jak teraz to przetłumaczyć, exhumers, ale są to bardziej rozbudowane wersje właśnie tych bark do kopania i są trzy rodzaje tych, które kosztują całą masę pieniędzy. Na żaden z nich mnie w tym momencie nie stać. Może w kursce, kto wie, kto wie. Ja teraz mam Retrievera. On teraz chodzi po jakieś 30 baniek. No, po 30 baniek chodzi. Jest też Procurer, który jest gorszą wersją tego i kosztuje odpowiednio mniej. No i mamy Covetora, który jest, nie wiem czy jest lepszy, ale kosztuje więcej od mojego Retrievera. Ale jest bardzo mało ofert na rynku, więc to też
Różnie to może być. Różnymi czynnikami może być to spowodowane. Moskit, z tego co widzę, to w EVE można grać za darmo po jakimś czasie. Wystarczy 590 milionów ISK i kupujesz Plexa. Tak. Co ciekawe, tak jak właśnie zauważył Pawlos, właśnie trafnie, że może inaczej, tak trochę bardziej od początku zacznę, bo teraz trochę od dupy strony. Żeby grać w EVE cały czas, potrzebujemy płacić abonament, tak? Tylko ten abonament możemy na różny sposób płacić i go w różny sposób aktualizować. Między innymi właśnie poprzez ten system, który jest właśnie z poziomu przeglądarki, możemy kupić sobie za te 15 euro. Możemy na przykład sobie kupić na Allegro specjalny przemiot, który znajduje się wewnątrz gry, który pozwala nam przedłużyć nasze konto, ważność naszego konta o 30 dni, bądź możemy ten po prostu przemiot sprzedać albo go kupić tak naprawdę. I proszę, wchodzimy na ten, wpisujemy Plex w wyszukiwarce i znajduje nam, o, 30 dni, przedłużenie o 30 dni naszej licencji pilota i to wtedy... To kosztuje na dzień dzisiejszy, najtańsza cena jaką widzę, to jest 569 milionów, czyli to jest powiedzmy, że 10% tego co ja mam teraz, więc raczej nie da rady, żebym zarobił na to w tym miesiącu. Ale jeżeli ktoś jest bardzo przedsiębiorczy i mocno kombinuje, to spokojnie po miesiącu, dwóch, trzech, no, tak mniej więcej trzech miesiącach, gdy będzie wydawał swoje pieniążki na to, na przedłużanie tej licencji, to po tych trzech miesiącach będzie mógł spokojnie, czy nawet dwóch miesiącach, będzie mógł spokojnie już sobie zarobić, żeby nic nie płacić za tą licencję pilota. No więc to mniej więcej tak właśnie wygląda. Pirat Moskit. Nieprawda, nie pirat. Okej, nasze asteroidy widzę, że się wyczerpały. Mamy trochę urobku. Dość mało, ale to tylko teraz pokażę wam, co możemy z tym teraz zrobić. Dobra, niech one wracają na nasz stateczek, nasze dronki do kopania, a my wracamy do naszej bazy. Niestety mamy dość słaby ten, jak to się nazywa, reaktor, więc musimy zrobić przystanek, przerwę między podróżą, między tym miejscem a naszą stacją, to tam jest stacja, bo jest taka moja, sobie nazwałem moja stacja, bo tam kiedyś byłem i tam jakoś zostałem. Na razie jestem w sektorze Simela. I cóż, strata czasu do zarobku. Moskit w hajseku, nie opłaca się orać skałek. Strata czasu do zarobku. HKL, ja to wiem, jestem tego świadom, naprawdę. Jestem tego świadom. Czy da się w tym zarobić realne pieniądze? Pośrednio tak. Jeżeli ma się wystarczająco duży przychód, zarobki ma się wystarczająco duże, to spokojnie możemy kupować hajs, znaczy możemy zarabiać hajs we te iski, a przy okazji możemy też dzięki temu hajsowi, dzięki tym pieniądzom, które zrobiliśmy wewnątrz gry, możemy kupować pleksy, które potem możemy sprzedawać chociażby na Allegro czy innych serwisach aukcyjnych, czy gdziekolwiek tylko będziemy chcieli tak naprawdę. Jest to jak najbardziej wykonywalne, aczkolwiek to wymaga dość dużego obeznania się z grą, żeby umieć zarobić po prostu te pieniądze. Już nie żyje 18 GB. No, gra trochę zajmuje niestety. Nawet jeśli komuś uda się zarabiać na miesiąc tyle, żeby za darmo dostać te pleksy do gry, to wydatki na te pleksy mogą zniszczyć jego gospodarkę i ekonomię. No to twardy jak najbardziej, tak? Dlatego trzeba, mówię, to trzeba zrobić z rozwagą i z głową, a nie na pałę. Oczywiście to mówię, że mogą, nie muszą. Mogą, nie muszą, po prostu jeżeli na przykład nagle wydamy cały hajs, jaki mamy na Plexa, to potem nie będziemy mieli gotówki, żeby móc zarobić pieniądze, nie? No to jest oczywista oczywistość, nie? Da się zarabiać się w każdym MMO? No da się, tylko w tym wypadku tu nie jest jak najbardziej to w żaden w sumie sposób nie jest to tępione przez twórców. To jest tylko mówię, że to jest z tego co myślę, to jest tylko jeden, jedyny, wyłącznie przedmiot, który można w ten sposób właśnie handlować. Pozostałymi przedmiotami to raczej jest średnie. Właśnie ten Plex jest właśnie takim przedmiotem, który właśnie służy takiego handlu między grą a rzeczywistością mniej więcej. Dobra, bierzemy nasz urobek, którym jest Vicious Pyroxiris. Przenosimy go do hangaru naszego. W hangarze, gdzie my go mamy? Mamy go tu, to mamy nasz urobek. Teraz możemy zrobić z tym kilka rzeczy. Po pierwsze możemy ten po prostu urobek sprzedać. Jak sami widzicie, mamy prawie 30 tysięcy jednostek tego Pyroxeresa,
który jest mniej więcej warty 60,1 iska za jednostkę, co daje nam w sumie 1 770 000 zarobku. Aczkolwiek, gdy teraz weźmiemy, zaznaczymy ten przedmiot, weźmiemy sell this item, czyli sprzedajemy, to tutaj możemy zobaczyć, że tu się kurczę, nic nam nie zgadza z tym, co przed chwilą nam było pokazywane. A to z tego względu, że to jest tylko taka mniej więcej cena podawana, orientacyjna cena naszego towaru przy obliczaniu jego średniej wartości w regionie, w którym się znajdujemy. Jednakże, jeżeli chcemy na przykład od razu tego się pozbyć, to możemy, tak jak wam mówiłem, sprzedać to od razu do jakiegoś gracza, który aktualnie oferuje tutaj swoje usługi, skupując ten towar, ale sami wiecie, jest to dość drakońska stawka, więc możemy sami sobie zarobić. Z tego co widzę, co najciekawsze, nikt w mojej okolicy nie kupuje tego specjalnie, ale na mojej stacji jest kilku sprzedających. Nie wiem, czy sam tego w przypadku nie sprzedaje, ale to już inna kwestia. Więc mogę na przykład nawiązać, powiedzmy, że konkurencję cenową i sprzedać na przykład za 58,99 iska, a po prostu za 59 isków. Sprzedam za 58,99. To nam daje 1,11% poniżej średniej regionu. I możemy wyznaczyć, ile chcemy tego sprzedać i jak długo będzie trwała ta... nie aukcja, ale ta oferta, ile będzie trwała. Co tam dalej? Co tam dalej, moi drodzy? Mówię, tu, ta gra jest olbrzymia, szczególnie system ekonomiczny jest przepotężny. Naprawdę. Tak, nie będziemy tego na razie sprzedawać, bo to i tak nie jest jakiś strasznie wielki zarobek w tym momencie dla mnie. Możemy to na przykład przerobić. Refine. Refine pozwala nam przetopić nasze skałki na różne minerałki. Co okazuje się bardzo przydatne, jeżeli potrafimy je, jeżeli mamy odpowiednio wysokie skille, odpowiednio wysokie notowania na danej stacji. Mi się wydaje, że chyba teraz mam dość niskie notowania tej stacji, więc nie jestem pewien, ale chyba mam dość kiepskie przerabianie tego, bo tak, po pierwsze na przykład, jeżeli to przerobimy, to zyskujemy 75 tysięcy minerała trytanium, ale tracimy przez to przy okazji prawie 4000, bo nam oni zabierają jako tam swoją opłatę. No i przy okazji z tego, co mi się wydaje, chyba niecałe 3000 jest po prostu pochłaniane przez to, że po prostu to się przerabia i są pewne straty w materiale. Co można zrobić z tymi materiałami? A? To jest ważna rzecz. To przeróbmy je. No jest trochę kiepsko opłacalne, ale zawsze. Okej, przerobiliśmy je i mamy nasze minerałki tutaj. Zaraz, czekajcie. Można jakieś filtry nawet zaadaptować. O właśnie, cudownie. Teraz wszystko mamy jasno, krowie na rowie pokazane. Więc tak, mamy tutaj te minerałki i co możemy z nimi zrobić? Możemy na przykład, jeżeli mamy odpowiednie schematy, możemy coś zacząć wyrabiać. Tym czymś na przykład będzie, co ja mam? Mam tutaj kilka schematów do wytwarzania. Mam na przykład jakieś dwie rakiety mogę wytwarzać. Mogę wytwarzać jakiś laserek, który pewno nie jest zbytnio opłacalny w wytwarzaniu. Do tego mam jeden statek, który też pewno nie jest zbyt specjalnie opłacalny, przeczuwam. No i mam także amunicję do broni na antymaterię. Z tego co mi się wydaje, chyba ta broń na antymaterię, a dokładnie ta amunicja do niej schodzi całkiem nie najgorzej. Więc zainteresujemy się teraz tym rynkiem. Manufacture, czyli wytwarzanie. Musimy wygrać instalację na naszej stacji, która tym się zajmie. Wszystkie są na szczęście wolne. A przynajmniej, jak sami widzicie, większość z nich, bo niektóre tutaj są zajęte przez innych graczy. Okej, my się nią zajmiemy. Mamy ustawione nasze na pociski, naboje do antymaterii. I teraz ile razy ma trwać obróbka tego całego... tej całej antymaterii. No cóż, żeby stworzyć, sprawdźmy zaraz, show info. Tak więc tak. Jeden taki cykl produkuje 100 jednostek antymaterii, tych pocisków. Do jego wytworzenia potrzebujemy trochę noxium, trochę pajerytu i trochę trytanium. Z tego co mi się wydaje, mam tego dość sporo. No i przy okazji też, gdy tworzymy, to wszystko tutaj dużo zależy od naszej skilli. W tym momencie mamy tak, że gdybyśmy byli idealni w tworzeniu
przerabianiu różnych rzeczy i tworzeniu ogólnie w produkcji, to byśmy mieli, by nam w sumie zabrało 17 jednostek pajerytu, ale nie jesteśmy idealni, zabiera nam 18. W przypadku Tritanium to wychodzi tak, że w perfekcyjnym świecie by nam zabierało 202, ale tutaj zabieram 221. Ile możemy stworzyć takich jednostek? Stwórzmy na przykład takich jednostek z setkę. Powinienem spokojnie mieć na tyle spokojnie powinienem mieć minerałów, podejrzewam. Zaraz sprawdzimy, czy nam to wszystko ładnie obliczy. Tak, na wszystko mam minerały, jak sami widzicie, jest na zielono wszystko, bardzo ładnie. Tutaj mamy też stratę jednostkową, mamy 16,16% jest stratę średnio. To nie najgorzej, cała produkcja zajmie 6 godzin. Uj, sporo. Może damy tylko jedną produkcję, czy tam dwie, żeby to tyle nie trwało. Całkowity koszt to jest 3200 isków. Przy okazji musimy też opłacić taką wstępną opłatę za zainstalowanie się w danej faktorii, w danej manufakturze. No i przy okazji jest też 2200 kosztów za po prostu użytkowanie tego. No bo tu nie będę wam tego wszystkiego tłumaczył, w sumie sam tego wszystkiego do końca nie rozumiem, ale okej. Tak, chciałem tego, żeby to mniej było produkowane chyba, z tego co pamiętam, nie? Damy na przykład 2. Czy to się zrefreszuje teraz? Tak, mamy 2. Produkcja zajmie 8 minut. Akceptowalna długość. Akceptujemy. I sam widzicie, teraz koszty są mniejsze, ale ten koszt instalacji tego jest stały, więc im więcej produkujemy, im więcej tego czegoś produkujemy, tym mamy niższe koszty, bo koszty właśnie zależą od długości tego, jak coś produkujemy i od tej pierwszej inicjacyjnej opłaty. Akceptujemy. 8 minutek i zaraz będziemy mieli wyprodukowaną naszą amunicję. Czołgiem Moskit. Dobra, nudy, idę grać w TFA. Tam, idź małpiszon. Tak, więc co możemy dalej? No możemy też poszczególne te wszystkie minerały sami posprzedawać. Teoretycznie powinien być z tego lepszy przychód. Nie jestem pewien, bo nie prowadziłem teraz szczególnie jakichś obliczeń. Warto tutaj sobie wszystko obliczać i kalkulować, co mi się bardziej opłaca i co ile czasu zajmie. Że na przykład jest coś, co mi się bardziej opłaci, ale zajmie mi na przykład 2 razy więcej czasu, a przychód jest na przykład większy tylko o 10%, to bardziej się opłaca zrobić mniej, a szybciej. Dzięki temu mamy większy przepływ pieniędzy, szybszy przepływ pieniędzy i szybciej możemy więcej rzeczy zrobić po prostu, więc trzeba po prostu brać pod uwagę te różne rzeczy. Co nam się to na naszym portfelu stało? No tak, o, ktoś tam kupił jedną rakietę Nova. W Mocce, u Mokka. To jest sektor dolony, kawał drogi ode mnie w tym momencie. Ktoś do mnie też kupił pajerit. Całkiem sporą ilość. Aha, to co sprzedaliśmy wtedy. Dobra, no to bez różnicy w sumie. Witam mojego 63. ulubionego streamera. Cześć, Buffalo. A granaty idzie zrobić. Tu wszystko idzie zrobić, ale oczywiście jest w grze dany materiał. O ile jest w grze. Co byśmy mogli na przykład zrobić? Co możemy zrobić w tej grze? Mówię, ja nie jestem także ekspertem, ja tylko 5/10 wiem, co tutaj można zrobić. Możemy na przykład, co na przykład byłoby chodliwym towarem? Pewno rakiety są chodliwym towarem. Rakiety Nova mam, więc tutaj nieszczególnie muszę tego blueprintu, czyli tego schematu kupować, ale to, jakby to wam powiedzieć, to co warto produkować, trzeba najpierw sprawdzić, czy coś się opłaca produkować. Czyli na przykład, jeżeli na przykład chcielibyśmy produkować rakiety, to warto sprawdzić, czy one się sprzedają, czy jest to intratny interes. To, że ja wiem, że schodzą te naboje do antymaterii, jest związane z tym, że sprawdziłem sobie tutaj tę informację. Tu jest cała masa przydatnych dla nas informacji w tym momencie. To znaczy, mamy naszą średnią cenę, wahania średniej ceny, medianę tej ceny. Mamy także na przykład wielkość mniej więcej sprzedaży, jaka występuje w naszym regionie, w naszym systemie. Cała masa informacji, które naprawdę potrafi się przydać. Oj, naprawdę potrafi się przydać. W tę grę by szło grać bez grafiki, tabelki w Excelu by wystarczyły. Tak, to jest w sumie taki Excel dla graczy. W sumie czasami ciężko tę grę nazwać grą, ale jest to jednak ta czy siak nadal gra i Excel. W TVN-ie byłeś ekspertem, więc się nie martw. Aha, w sensie akademię coś tam gąciarza, ta?
No i no to jest EVE Online, no przynajmniej taki aspekt ekonomiczno-handlowy. Wiem, że dobrym interesem jest na przykład skupowanie na przykład rzeczy, jakby wam to ująć. Mamy cztery rasy w grze, tak? Cztery tam frakcje, cztery narody. I warto jest skupować na przykład rzeczy u jednej nacji, która się kompletnie im nie przydaje, bo jest na przykład tam na przykład u Kaldarii kupujemy rzeczy od Amara, a potem sprzedajemy te rzeczy od Amara właśnie w sektorze Amar, gdzie ludzie tego potrzebują. Czyli tanio bardzo kupujemy w jednym regionie i drożej sprzedajemy w drugim regionie. I tego można dokonać poprzez kilka sposobów, musimy tego wszystkiego sami osobiście nadzorować. Wystarczy, że ustawimy sobie odpowiedni kontrakt, odpowiednią umowę sobie nawiążemy na danej stacji ustawimy i wtedy możemy po prostu zbierać te przedmioty, skupywać je, a potem pakować w jedną przesyłkę i słać sobie je do któregoś systemu. I to jest bardzo opłacalne, z tego co mi się wiadomo, ale tego jeszcze nie przetestowałem, będę musiał to przetestować. Gra ekonomiczna nie oferuje nic, to gracze tworzą świat, przedmioty, statki, wymianę waluty, nowe stacje, już jako tako nie ma żadnego sklepu, bla bla bla. No tak, Hekal, ty ogólnie grasz teraz w EVE Online, byłbyś skory do współpracy, do pomocy? Tak się ciebie spytam. Że tak się spytam, bo ja mówię, w tej grze jestem zielony i przydałoby się troszeczkę ogarnięcia. Nie zrobię granatu, bo nie ma tutaj granatów. O, HKL jest w grze, no to weź mnie tam tutaj, tak, masz tutaj i tak mojego nika. Weź mnie tam ogólnie, dodaj do znajomych, to sobie jeszcze pogadamy któregoś pięknego dnia. A, przestałeś to grać. Aha, w ten sensie, okej, no dobra, można i tak. Znaczy wiem, że gra jest w grze ogólnie też się sporo zmienia. Co pół roku wychodzą dodatki. Co rok wychodzą dodatki, które naprawdę sporo zmieniają zazwyczaj w grze, więc trzeba brać na to uwagę też. Też są różne łatki, niełatki. Co jest też fajne, mamy na przykład ubezpieczenia, tylko gdzie są ubezpieczenia? Zaraz. Ubezpieczenia są tutaj. Możemy na przykład ubezpieczyć nasze statki. Ja w tym momencie mam mojego retrievera ubezpieczonego i on, moi drodzy, jest... On jest teraz ubezpieczony. On jest teraz ubezpieczony na najlepszą polisę, którą mogą tutaj go ubezpieczyć i to mi gwarantuje zwrot, nie wiem, tam jakieś tam części poniesionych kosztów jego ceny, ale zwracają mi tak czy siak tą cenę za określoną oczywiście sumę pieniędzy, które na nich wydam. Daj namiary postaci, a mogę cię wspomóc wiedzą. Spoko, HKL. Spoko. Morskich ekspertów od EVE na Steamie raczej nie znajdziesz. No właśnie kilku się znalazło mądrych. Ale dobra, czy ktoś się zarejestrował w tej grze? Jeżeli tak, to macie Mister Morski, dodawajcie mnie do znajomych. Jeżeli ktoś to zaczął grać. Z chęcią też sam coś pokombinuję, nie wiem, pożyjemy, zobaczymy, coś wymyślimy. I teraz ważna rzecz, mapa. Tylko teraz nie przestraszcie się, bo to może być dla niektórych straszna rzecz. My jesteśmy tutaj, Simela. To jest sektor, który ma status, powiedzmy, bezpieczeństwa na poziomie 0,5. To jest jeszcze tak zwany highsec, czyli strefa wysokiego bezpieczeństwa. To właśnie ona jest do 0,5. Poniżej tego mamy strefę niskiego bezpieczeństwa, czyli lowsec, no i potem mamy nullsec, czyli strefy zerowego bezpieczeństwa, gdzie dzieje się wszystko, co tylko tam będzie się działo między graczami. W highsecu i lowsecu jesteśmy w miarę teoretycznie bezpieczni. Jako tako, a to jest mapa gry. To są wszystkie systemy gwiezdne, jakie są w grze. Każda z tych kropek odzwierciedla jeden system gwiezdny, do którego możemy się udać. Do każdego z nich możemy się udać. Oczywiście, o ile wcześniej zostaniemy zestrzeleni. I tutaj, z tego co mi się wydaje, wewnętrzne te wszystkie sektory należą raczej do różnych tych ras, frakcji, nacji. Zaś rejony na zewnątrz, no te już kontrolują, bądź nie kontrolują gracze. No, więc no chyba widać, że tych trochę sektorów jest i jest co w tej grze robić. Zdecydowanie jest. I tu, jeżeli ktoś jest przedsiębiorczy, bądź po prostu lubi podróżować, bądź strzelać, bądź walczyć, bądź cokolwiek, no to tu będzie miał co robić na terenie tego terenu. Na terenie tej mapy, na terenie tej galaktyki, można powiedzieć. No jest co robić. Zdecydowanie. Metro w Szczecinie, tak, metro w Szczecinie, dokładnie.
Ech, korporacja, bla bla bla. Jestem teraz w korporacji takiego gościa, z którym gadałem, więc nic tam wielkiego. Nie no, chyba nic specjalnie teraz nie mam co do powiedzenia, do pokazania. Ważniejsze rzeczy już praktycznie wam pokazałem. Musiałbym się zainteresować tymi różnymi misjami, które można wykonywać, a warto jest tego, co mi się wydaje, wykonywać. Więc, że ludzie na streamie mieli nie ogólnie... tego, półka to im opadła na ziemię. Półka to mi opadła na ziemię, czyli dobrze, czyli bardzo mnie to cieszy. Zrób coś i poważ. No właśnie, nie mam teraz żadnego statku przygotowanego do walki. Statek, że na przykład musiał teraz na przykład mieć jakiś statek gotowy do walki, to musiałbym go kupić, albo użyć jakiegoś, którego posiadam, a raczej żaden z nich specjalnie nadaje się do walki, z tego co mi się wydaje. Musiałbym jakieś kupić, czyli musiałbym wejść na rynek. Musiałbym teraz pomyśleć, jaki bym chciał statek, który by mnie interesował. Do tego musiałbym go jakoś specjalnie ulepszyć. Musiałbym wrzucić mu trochę rzeczy, tak jak tutaj mam wrzucone. Musiałbym pomyśleć, jakie rzeczy warto wrzucić, jakie lasery, co mi się bardziej opłaca. Do tego warto byłoby się też skillami zainteresować, jakie skille trenować. No, jest to trochę roboty, jakby ktoś pytał. Naprawdę jest trochę roboty. Ech. Gra darmowa czy coś kosztuje? Można grać w triala, zagrać w triala 14-dniowego. Na czacie dałem teraz link do triala 21-dniowego. Naboje ci się zrobiły. Mówicie, że się zrobiły? To dobrze, to sprawdźmy, jak wygląda sprzedaż naboi. Gdzie one są? Gdzie są one? Czy się nie zrobiły jeszcze? Jeszcze się nie zrobiły. Nie, są gotowe. Dostawa. Okej, okay, odbieramy nasze naboje. Naboje odebrane i one są tutaj. To są nasze wyprodukowane naboje. Spróbujmy je sprzedać. Zobaczmy, jak wygląda rynek. Oczywiście to będzie rynek, to będzie, przykład będzie znikomy na taką ilość naboi. Aczkolwiek warto je badać, więc tak. Z tego, co widzę, w najbliższej okolicy nikt tego nie sprzedaje, więc spokojnie możemy ustawić cenę nie najgorszą. Nie wiem, dam... No, w sumie będę szalił, dam po prostu 28 isków za jedną jednostkę tej antymaterii. Tyle co tutaj w tych najbliższych stacjach. Z tego co widzę, spokojnie mogę dać nawet 20 dni. W opryżu i tak nikt nie ma lepiej specjalnie. Nie, nikt nie ma specjalnie lepiej. Dopiero w odległości 8 skoków jest cena 28 isków. No i sell. I proszę, pojawiła się nasza oferta. I teraz każdy, kto tylko będzie w pobliżu, zobaczy naszą ofertę i być może nawet skusi się na nią. Czy mamy jakieś inne oferty jeszcze ustawione? Mamy ofertę też na... Boże, nie to. Mamy też naszą ofertę na Maxalon, który nie za bardzo chce schodzić z tego, co widzę. Ciekawa sprawa, ale to się jeszcze tym zajmiemy kiedy indziej. No, mam do tego jeszcze kilka innych jeszcze statków, ale one... raczej nie są warte obadania. Dobra, no to jest takie... to jest taki wstępny materiał z EVE Online. Jeszcze EVE Online się zajmiemy, jak trochę bardziej się wdrożę, bo jednak ta gra wymaga trochę wiedzy, a w tym momencie tej wiedzy mi, co by dużo nie mówić, odrobinę brakuje. No ale jeszcze postaram tym to się obadać. Z tego co wiem, jest też specjalny tryb. Co my tu mamy? Co tu nam się stało? W sumie nic się nie stało. Z tego co jest też specjalny tryb, który pozwala nam chodzić po stacji, tylko nie wiem jak tutaj tym się chodzi, jak to się włącza. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się włącza. Jeszcze... A jest, to Captain Scooters. Ktoś tam dodatek z kolei dodał możliwość chodzenia po stacji, tak naprawdę po naszej kajucie. Więc mamy nasze takie trójwymiarowe odzwierciedlenie nas, jeżeli sobie to stworzyliśmy, naszą postać ładnie, twarz, ubrania itp. itd. Można grać na giełdzie i zarobić na pleksy. Można. Jest także taki specjalny sektor, JITA, który jest centrum finansowym całego tego świata EVE. I tam możemy dostać wszystko. Co w grze jest, tam na pewno to dostaniemy. No i to jest nasza postać. To jest nasz badass. To jest też statek, nasz Retriever. Federacyjny kopacz, jak go nazwałem. Możemy przybliżać widok, możemy oddalać widok. Niestety nie zrobiłem jakiejś ładnej laski, niestety na tyłek nie będziecie się ani wy mogli popatrzeć, ani ja nie będę mógł się popatrzeć, no ale trudno, bywa i tak. Biegać z tego co widzę nie możemy. Innych gaczy tu też niestety nie ma, jest to po prostu takie, no nie wiem, typowo tylko żeby sobie popatrzeć i się ponacieszać. Niestety jeszcze nie ma, z tego co mi się wydaje oczywiście, nie ma raczej interakcji między postaciami. Jest nawet lustro,
Może nawet lustro się przypatrzeć. Może nawet zmienić wygląd naszej postaci. Ciekawe. Ciekawe. To darmowe czy pay to play? To jest... W grze jest darmowy trial, a później musimy już niestety płacić. Albo, nie wiem, jakoś tam inny sposób zarabiać. Czy możemy zmienić naszą płeć? Nie za bardzo widzę. Tak mi się wydaje, że chyba nie za bardzo... Nie, jest. Jest? Nie, nie może... Nie, płci nie możemy zmienić. Podejrzewam. No właśnie, nie możemy zmienić płci. Może gdy zajmiemy się takim z tym samouczkiem, to wtedy zajmiemy się może płcią, jeżeli to wam pasuje. Płci... Nie, no po prostu nie mam takiej możliwości, żeby zmienić płeć. Kompletnie. Nie mam takiej możliwości, mam całą masę innych rzeczy, które mogę zmienić, ale płci niestety nie zmienię. Tak, to jest if online. To jest dokładnie if online. Dobra, to nie ma specjalnie co się tym zajmować, bo... Ło! Przystojniak. Nie ma co tamto. Moskitkę zrobimy, mówię, przy następnej okazji, wiecie? Przy następnej okazji zrobimy moskitkę. To był taki, mówię, poglądowy materiał na if online. Temat if online planuję jeszcze ciągnąć, ponieważ mam wykupioną, aktywowaną subskrypcję do któregoś tam lutego, więc spokojnie jeszcze znajdzie się czas, żeby w to zagrać i z wami sobie pograć itp. itd. Czy słyszałem o Uplink? Tak słyszałem, ale to już stara gra przecież. Ktoś mi coś tam o trialach. Czy podawałem wyżej? No podawałem. Tu macie link do mojego, do buddy systemu. Jeżeli ktoś chce. Nawet dorzucę. Nawet do tematu dorzucę. If online invite. Nawet dorzuciłem, chociaż widzę, nie mogę dorzucić. Do tematu i tak nie dorzucę, bo brakuje mi znaku, więc a wolę zostawić oliwkę niż siebie. Dobra. Tak, 14 dni, bądź kto wie, te 21 dni, jeżeli zarejestrujecie się z tego mojego linku, spokojnie wam wystarczy, żeby zajawić się if online. Mi w zupełności wystarczyło, choć gra jest niesamowicie trudna na początku. To wam od razu mówię, że w grze jest bardzo ciężko się wtrynić, naprawdę. Do tego warto mieć kogoś zaufanego. O! Ktoś kupił naszą antymaterię. Oh yeah! Pierwszy zarobek! No może nie pierwszy zarobek, ale jest zarobek. Oh yeah! 5800 isków wpadło. Oh yeah. Oczywiście warto też sobie policzyć, ile były warte materiały, ile ich zużyliśmy, też jakie były koszty i czy to nam się naprawdę opłacało, tak? Ale to już może pozostawmy na inną okazję, te obliczenia, bo to jest jednak trochę tego liczenia będzie, ale przy okazji takich prostej, takich prostych powiedzmy, sprzedaży właśnie, to nie jest jakaś wielka komplikacja, zbyt skomplikowane specjalnie. Moskit, jak dodać cię w tej grze do friend? Żeby mnie dodać do znajomych, może ktoś nie wiedzieć, to w sumie nie jest oczywista rzecz. Żeby mnie dodać do znajomych, tutaj powiększę może lekko okno. Żeby mnie dodać do znajomych, musicie wejść w People and Places, bądź jak to woli skrót Alt i E, i wyszukać mnie. Tu macie... Zaraz, gdzie to jest? Chyba tu się wyszukuje. Mister Moskit. Czy tu się wyszukuje? Nie, tu jest wyszukiwarka moich kontaktów. Tu jest wyszukiwarka Mr. Moskit. I proszę, o, jakiś w ogóle ziomek jest, który ma Mr. Time 87 Moskit, okej. Okay. Ale już tak wyszukać mi właśnie dzięki temu People and Places. Klikacie prawym przyciskiem i gdzieś to powinno być Add Contact. Proszę was bardzo, dodajcie kontakt, warto dodać tutaj sobie też standing, czyli jakie macie nastawienie do tej postaci, do tego możecie dodać tą postać do watchlisty, czyli żebycie obserwować, czy coś tam się z nią dzieje. Dodatkowo warto też na przykład wysłać powiadomienie do kogoś, że go się dodało do znajomych, na przykład, żeby on też mógł was na przykład dodać do znajomych. Och, to jutro ci dodam, spoko, jutro dodaj. Więc tak jeszcze raz podsyłam linka, jak kogoś interesuje. Na dzisiaj na razie kończę.
Postaram się jakoś w weekend zrobić jakiegoś live'a, Kerbale, może zrobimy sobie jakiś kosmiczny weekend, czy coś w ten deseń, nie wiem, jeszcze nic nie gwarantuję, bo teraz mam sesję, mam trochę zaliczeń, różnych innych projektów do oddania, więc będzie z tym troszeczkę ciężko, ale postaram się trochę na streamy i materiały z gier wygospodarować trochę czasu. Nie mam głowy do trudnych MMO, ale ta gra nie jest trudna, znaczy ona nie jest po prostu dużo możliwości, ona nie jest trudna. Ona nie jest trudna, jest po prostu mnóstwo możliwości, ale trudna nie jest. No ale dobra, to byłoby na tyle, że chodzi o EVE Online na dzisiaj i na dzisiaj, jeżeli chodzi o streamy. Jeszcze wrócimy, pogadamy, pogramy, pouczymy się. Może nawet jakieś misje porobimy, żeby było trochę coś ciekawszego. Buziaczki, pa pa, bawcie się dobrze, wyśpijcie się na piątek i miłego weekendu wszystkim życzę. Pa pa.